Witajcie moi kochani. Agnieszka dupkę wymoczyła, kości rozgrzała do przy 40 stopni. Teraz spłukałam właśnie sól z mojego pięknego ciała. Szybko uciekłam dzisiaj z plaży, bo jest naprawdę nie do wytrzymania. I tak sobie stwierdziłam, moi kochani, że dzisiaj, bo już patrzyliśmy w jego myśli, w jego uczucia i zobaczymy, co on teraz robi w twoim kierunku. No dobra, to patrzymy. Karty przetasowałam. Boże, jak mi brakuje tego tasowania, tego takiego normalnego, wiecie, czytania. No ale oczywiście zawsze to lepsze jak nic, prawda? No więc dobra, patrzymy. Co on zamierza zrobić w najbliższym czasie w twoim kierunku? Ajajaj. Chcę... Dziewiątka kielichów, kurczę, wiecie co, on będzie dążył do spełnienia marzeń. To jest takie ukoronowanie związku uczuciowego. Ojejej. I co mamy dalej? Słuchajcie, kochani, znowu mamy sprawiedliwość, ponieważ on uzdrowił siebie, bo sprawiedliwość to jest karta uzdrawiania, to jest karta karmy. Moi drodzy, tutaj się coś rzeczywiście kroi pięknego. Te jego myśli, wczorajsze uczucia i dzisiaj to, co zamierza zrobić, wiecie co? On będzie chciał się uzdrowić, a może jest w trakcie uzdrowienia. Co jeszcze zrobi ten Wiktor w twoim kierunku? Dziewiątka buław. On będzie chciał pokonać wszelkie przeszkody, które stały mu na drodze. No i co mam powiedzieć więcej? I znowu mamy koło przeznaczenia. Kochani, w tym miesiącu tak działa karma. To jest pewnie zasługa Saturna, ale my mamy również rok karmiczny. Także kochani, no nie ma innego wyjścia ten robaczek powolny jak do tej pory. On będzie musiał coś zrobić, a że ty jesteś miłością jego życia, co widać na załączonym obrazku, i on uzdrawia się w tym czasie, więc tutaj musi się zadziać przeznaczenie. I kochani, znowu on się położył jako prawdziwy facet, jako cesarz. Wejdzie w swoją męską energię i będzie chciał ci to pokazać. I co mamy jeszcze? I siódemka kielichów. No, marzenia, wizje. Może będzie chciał się z tym tobą, z tobą podzielić. No i chce zburzyć. I tutaj słyszę, moi drodzy, wszystko, co stare, co już mu nie służy. To, co jest stare, ma się zawalić, aby otworzyło się coś nowego. I co to będzie? Czwórka monet. On nie potrafi bez ciebie. On się ciebie kurczowo trzyma, jak taka, wiecie, małpka ta taka, co się kiedyś, pamiętacie? Były takie małpki, co się je do plecaków przyczepiało. No dokładnie taką energię tutaj odczuwam. No i mamy sąd. I cóż mam więcej powiedzieć? Kochani, karma, karma, karma. Czy on chce, czy on nie chce, a że chce, to wiemy, bo inaczej by się tak ciebie kurczowo nie trzymał. No tutaj działa karma. I już nie ma w ogóle co więcej wyciągać żadnych kart, bo mamy sąd, arkana wielkie, mamy wieże arkana wielkie, mamy cesarza arkana wielkie, mamy koło fortuny arkana wielkie, mamy sprawiedliwość arkana wielkie. Wszystkie karmy, karty karmy, kochani. 4-5 kart. Więc tu się będzie działo. Tu się będzie działo dokładnie to z dziewiątką kielichów. On będzie chciał, aby coś zostało ukoronowane, jego życie uczuciowe, on będzie chciał tego spełnienia z tobą. Dla ciebie pokona wszelkie przeszkody, które jeszcze są. Kurczowo się ciebie trzymasz, czwórką kielichów, ma wizję odnośnie waszej przyszłości. No i tu działa bardzo mocno karma. On chce, aby stare budowle, stare schematy się zawaliły, aby on w końcu przez ciebie był widziany jako prawdziwy mężczyzna. No i mówię, uniwersum mu w tym pomoże. Moi drodzy, to ja powiem do jutrka. Zobaczymy, jakie przesłanie mają karty na jutro. A no szkoda, że nie mogłam zrobić, czy nie mam możliwości zrobić czytania, nie mogłam zrobić czytania na nów, który mieliśmy wczoraj. Ale myślę, że takie króciutkie przesłania od uniwersum również was satysfakcjonują, kochani.
No i póki co musicie się tym zadowalać. Całuję Was, kochani, buziaczki. Do zobaczenia, do usłyszenia.